Maksymilian Banek, w jakiej lidze chciałbyś zagrać? E, chciałbym zagrać w ekstraklasie. To jest taki na najbliższe miesiące cel. Najlepiej to by było z Niecieczą. A wiadomo, jak każdy zawodnik, chciałby zagrać w, w, jednych, w jednej z lepszych lig zagranicznych. Sebastian Jarosz, jaki jest Twój ulubiony piłkarz i klub z dzieciństwa? Mój ulubiony klub z dzieciństwa, to wiadomo, że jest Manchester United, a taki zawodnik z dzieciństwa, to Michael Carrick. Maciej Franusiak, rosół czy pomidorowa? Obydwie zupy lubię, ale przepadam za pomidorową. Przemysław Rybka, jakiemu klubowi zagranicznemu kibicujesz? Manchester United. Jakub Kusarek, najtrudniejszy napastnik do pilnowania? Myślę, że to był e, Iszak z Lecha Poznań. E, Patryk Meczko. Kto wygra Ligę Mistrzów? Moim zdaniem to będzie e, Bayern Monachium, który wyeliminował Pezrze. Julian Stachoń. Jakie porady dałbyś na stanie się e, lepszym obrońcą? Na pewno środkowy obrońca powinien dyrygować drużyną, bo widzi całą przestrzeń i jak najwięcej podpowiadać. Ale na pewno na własnym przykładzie widzę, że z roku na rok zawodnik staje się bardziej doświadczony i to wychodzi wszystko samo z siebie. Adrian Bar, kto jest najlepszym piłkarzem przeciwko któremu grałeś? Myślę, że to jest paru takich zawodników. Na pewno Iwi Lopez, Amaral i jak wcześniej powiedziałem Iszak ale na pewno no, dużo było tych zawodników w Ekstraklasie i mam nadzieję, że jeszcze jest przede mną najlepszy zawodnik przeciwko, którym będę grał Marcin M Jak Cię nazywają koledzy ze Stomilu? No to jest taki wywiad na YouTube, gdzie, gdzie udzielałem w Huraganie Morąg no i był taki moment, że nazywali mnie Biały Pogba <ścoughs> Justyna Piwołarczyk, Czy w wolnym czasie odpoczywasz od sportu, czy wręcz przeciwnie i jesteś ze wszystkimi rozgrywkami na bieżąco? No, koledzy z szatni się śmieją, że jestem na bieżąco w każdym sporcie i no, czasami potrafię odpalić w poniedziałek mecz o 18 fortuny pierwszej ligi. Także jestem na bieżąco z każdym sportem. No i każdy poziom rozgrywkowy w Polsce śledzę.